Cześć, witajcie w poniedziałek. Zaczynamy drugi tydzień Adwentu i będziemy się w tym tygodniu przyglądać Ewangelii, w której Jezus spotyka kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. Pozwólcie proszę, że przeczytam fragment tej Ewangelii, a później kilka słów wprowadzenia. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 8, wersety od 1 do 11. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty – co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał po ziemi. A kiedy to usłyszeli wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Bardzo wymagająca Ewangelia. Sytuacja, w której się rozpoczyna, jest pełna napięcia, pełna emocji. To jest sąd nad seksualnością. Kobieta przed chwilą uprawiała seks. Była w intymnej relacji z mężczyzną. I nagle ktoś wkracza i ją z tej sytuacji wyrywa. Wyciąga ją na ulicę, przed tłum, przed Jezusa. Postarajmy się wyobrazić sobie, co czuła kobieta. Była rozpalona, przerażona. Była przeciążona wstydem, upokorzeniem. I teraz w tym wszystkim widzi ją Jezus z tymi wszystkimi emocjami i jej skomplikowaną sytuacją. Ale On widzi szerzej. Widzi też jej potrzeby. Potrzebę bycia kochaną, potrzebę miłości. I On wie, że ta kobieta próbowała zaspokoić tą potrzebę w fatalny sposób. Wybrała beznadziejną strategię na zaspokojenie swojej potrzeby bycia kochaną. Jezus poza kobietą widzi też faryzeuszy i On wie, jaki jest ich cel, że chcą Go oskarżyć o złamanie prawa. Kobieta wie, że popełniła grzech. Ona prawdopodobnie zna żydowskie prawo i wie, że jest w beznadziejnej sytuacji. I wydaje się, że jedynym sposobem na ocalenie jej życia jest to, aby Jezus to prawo złamał. Seksualność to jest bardzo trudny temat, zwłaszcza jak myślimy o nim w powiązaniu z duchowością. I tym wprowadzeniem chciałabym Was zaprosić do tego, aby się z tym tematem trochę oswoić. Aby on pospacerował w naszym sercu, po to, aby wieczorem w medytacji stanąć przed Jezusem, który nie osądza. Stanąć ze swoją skomplikowaną sytuacją. Być może w obszarze relacji, być może również w sferze seksualnej, być może związanej z problemami z prawem. Stańmy przed Jezusem, który widzi szerzej, który widzi nas, nasze potrzeby,
naszą skomplikowaną sytuację i nie osądza. I nie odwraca od nas wzroku. To tyle wprowadzenia. Zostawiam Was z tymi myślami i życzę dobrego poniedziałku. Niech będzie spokojny, pełen pokoju i słońca. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do zobaczenia wieczorem.